To było wyjątkowe wydarzenie w Kaczycach. W piątek 24 maja odbył się jubileusz 150-lecia miejscowej szkoły podstawowej. Uroczystości rozpoczęły się on przy świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Pańskiego, by następnie przenieść się do szkoły, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. Na gali pojawiło się wielu znamienitych gości, m.in. posłowie Małgorzata Pępek i Stanisław Szwed, a także przedstawiciele śląskiego kuratorium, władze gminy, przedstawiciele szkół oraz organizacji społecznych z terenu gminy Zebrzydowice oraz uczniowie. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, kwiatów oraz miłych słów oraz wspomnień. Jednym z kluczowych momentów było nadanie imienia szkole, której patronem został Janusz Korczak. Placówka ma także swój sztandar ufundowany z Funduszu Sołeckiego, który został zaprezentowany, a później poświęcony przez proboszcza tutejszej parafii księdza Eugeniusza Warzechę. Obchody zakończył gromko oklaskiwany program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły. Proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły pana Janusza Sikorę. Szanowni Państwo, drodzy goście, wszyscy zebrani, drodzy uczniowie. Chciałbym serdecznie powitać w murach naszej 150-letniej szkoły. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w dniu tak pięknego jubileuszu. Cieszę się, że wszyscy możemy uczestniczyć w doniosłym dla naszej społeczności szkolnej i lokalnej wydarzeniu. Jesteśmy jedną z najstarszych szkół w regionie, a początki szkolnictwa w Kaczycach sięgają XIX wieku. Najstarsza część szkoły, nasza jubilatka, powstała dzięki staraniom władz i mieszkańców Kaczyc. Wydaje się mało możliwym, aby mieć w posiadaniu coś z tamtych czasów. My możemy pochwalić się takimi pamiątkami. Mównica, przed którą stoję, została wykonana ze 150-letnich belek pochodzących z wymienionej w ubiegłym roku więźby tarowej. Myślę, że to symbol, który obrazuje, że jeżeli materialne rzeczy przetrwały tyle lat, to tym bardziej kontynuowanie tradycji nauczania, wychowania przez wszystkie pokolenia, również nasze współczesne, na długie lata zapisze się na kartkach historii Kaczyc. Życzę wszystkim, aby dzisiejsze spotkanie było okazją do wielu miłych przeżyć, wzruszeń, bo chwile są kalendarzem wspomnień i takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Dziękuję. Dziękuję za to, że Państwo pamiętaliście o starych pracownikach i dziękuję za te chwile wzruszenia, jakie mogliśmy tutaj przeżyć. Dziękuję za pamięć, a Państwu jeszcze uczącym teraz powiem, że może czasem jest Wam ciężko w tej pracy, że macie może chwilę zniechęcenia, ale takie chwile jak ta dzisiejsza mówią nam, no jednak było warto. I życzę Wam, żebyście kiedyś też mogli przeżyć